Mo model libertariański, taki gdzie rola państwa jest całkowicie ograniczona, wolność gospodarcza pełna, rynek działa w pełni bez żadnych ograniczeń. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieramy blog Veto Live. Trochę będzie o praktycznym libertarianizmie, wolnorynkowości, wolnościowości, wolności, więc to będą synonimy. Ja zaczynam od larpertarianizmu. Czym jest larpertarianizm? To jest określenie, które zapożyczyłem od Tomka Kołodziejczuka, bo jest według mnie genialnym podsumowaniem dużej części naszego ruchu wolnościowego. Zacznijmy od tego właśnie, że to są przybieranki. Czym jest LARP? Live Action Role Play. Kto grał w gry fabularne, ręka w górę, kto miał swoje karty, postaci. Dzięki temu prawdopodobnie też jesteście w ruchu wolnościowym, bo jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakby wyglądał świat inny, jak będzie w akapie, o którym będziemy później mówili. Więc o larbertarianizmie dzisiaj mówię. Jeszcze tak, mam 20 minut, więc będę szybko, szybko mówił, Kamil Cebulski na Miltonek 2021 zweryfikował, dlaczego na przykład wolnościowcy mają tak no słaby ruch jest wolnościowy. I powiedział, że wystarczy się nie spóźniać. Polecam serdecznie zobaczyć jego wykład z Miltonaliów 2021. Mam tutaj też kolegę, któremu dedykuję ten, ten występ, ponieważ dwa lata temu, w 2019 roku, po pierwszym weekendzie kapitalizmu, na którym ja akurat byłem, przyszedł do mnie i powiedział, jak kupić te Satoshi. Że kryptowalutę Satoshi. Nie wiedział wtedy jeszcze o tym, że Satoshi to jest część bitcoina. I dzisiaj przyszedł do mnie przed właśnie tym wystąpieniem i powiedział: Bardzo ci, kurwa, dziękuję, że mi powiedziałeś co to jest te satoshi, od tamtego momentu przez dwa lata akumulował kryptowaluty no i dzisiaj bardzo dobrze ma. Jedziemy z kolejnym slajdem. Więc tak jesteśmy teraz postrzegani. Jak są postrzegani libertarianie wolnościowcy? To jest scena z Rick and Morty, Rick mówi do Morty, choć my będziemy żyli w lasach, jak libertarianie. No, podejrzewam, że dużo z was wie, jak są libertarianie postrzegani w tym momencie. Że żyjemy w obłokach, żyjemy gdzieś tam w chmurach, w mokre sny o anarchokapitalizmie, o państwie minimum. To jest właśnie to, że cały czas bajdurzymy o przyszłości. Tak, właśnie teraz Marcin Chmielowski powiedział, że my jesteśmy w stanie pokonać, pokonać tam prawicę i lewicę, i że mamy mokrą taką wizję, że nam się uda, że jesteśmy siłą ogromną. Tak, żółtą siłą, która się sama zaorała. Następny slajd to wam pokażę. No i właśnie. Brak realnego działania, symulacja, gadanie, bajdurzenie, granie w larpa. Tu jest mem do even larbro. To jest właśnie osoba, która jest przebrana i gra. w Kogoś udaje, tak? Wchodzi w, w, w jakąś postać i gra. I my też właśnie, jako libertarianie, ja to robiłem wiele lat. Z Jackiem Sierpińskim też. Rozmowy, wiele, wiele tygodni, miesięcy rozmów o przyszłości, o tym, co my możemy w przyszłości osiągnąć, jakim ruchem możemy się stać. I tak rok w rok Rok mija, rok co rok mija, miesiąc po miesiącu mija i nic się nie zmienia, tylko właśnie gadamy. Uwaga, słuchajcie, mam tu kilka takich tematów, które ostatnio się pojawiły. Powstał fanpage na Facebooku, czy partia Libertarianie zebrała podpisy? I ona codziennie o 6 rano, jak bot publikuje, czy one, oni zebrali podpisy. To jest jakaś tragedia. Żółta siła na Twitterze padła. Społeczność Jerzyku od obywatela DC padła. Frizona dawno padła. Sklep wolnościowy się zamknął i miał wyprzedaż po prawie 100% zniżki. Rozdawał za darmo rzeczy, które miał na magazynie. Młodzież w przyszłości padła. Był jeden marsz od czerwca tam ani jednego postu nie ma. Każdy na sali z nas tutaj libertarian libertarian wolnościowców będzie mógł dyskutować godzinami nad tym faktem, czy położenie ananasa na pizzy to jest łamanie aksjomatu a nie agresji. Czy jest to łamanie napu? Możemy dyskutować, oczywiście że tak. Każde te, te wystąpienie nawet na jakiś forum, czy na jakiś grupce na Facebooku możecie sobie zaznaczyć, czy to jest rak. Czy wapniak na weekendzie kapitalizmu to jest rak, Agno czy Rikt. Możecie tam zaznaczać. To jest, to jest właśnie problem z naszym środowiskiem, że właśnie sobie dyskutujemy gadamy. No i każdy z nas tutaj właśnie zna rozwiązanie, na każdy problem życia. My wiemy, że ochrona zdrowia powinna być oddana w ręce prywatne, że karetki i ratownictwo medyczne powinno być w, w różnych firmach, które oferują usługi. My powinniśmy mieć ubezpieczenie prywatne, które konkuruje na rynku. Także różne firmy konkurują z ubezpieczeniem zdrowotnym na rynku możemy sobie wybierać. My wiemy, że kto będzie budował drogi. W przyszłości w anarchokapitalizmie wiemy o tym, no nie, że to nie musi być państwo. Nie musi być państwo. Wiemy o tym, że musi być bon edukacyjny, albo jeszcze lepiej, że szkoły konkurują o rodziców, o te dzieci na prywatnym rynku szkolnictwa. My na te wszystkie pytania znamy odpowiedzi. Wiemy, że w przyszłości gdzieś tam, już tam to się uda. No i właśnie wszyscy polecają poczytać Rodbarda. Za każdym pamiętacie Bartomieja Wanota w telewizji z kartką? Polecam poczytać Rodbarda i wszyscy się Boże zajebiście, że to poszedł do telewizji. Polecam poczytać Rodbarda. I co za tym idzie? Czy ktoś korzysta z tego, co Rodbard pisał? Czy ktoś korzysta z tego, co Mises pisał? Ile osób, na przykład właśnie, realnie jest wolnościowcem, a nie tylko jest larpertarianinem, że sobie gra w takiego larpa? No i właśnie powstaje pytanie. Jeśli znamy te rozwiązania, Wiemy, że ma być tam edukacja prywatna, ma być ochrona zdrowia, ale ile osób na sali tak naprawdę ma ubezpieczenie prywatne? Dawaj następny slajd. Ma ubezpieczenie prywatne. Ile osób z was puszcza swoje dzieci do prywatnej, nie, prywatnego przedszkola, prywatnej szkoły? Ilu z was tak naprawdę wiecie o tym, że jest pieniądz fiducjarny psuty i tak dalej, dodruk rezerw bankowych i tak dalej, polityka monetarna jest do dupy. Ile z was tak naprawdę zabezpiecza się i myśli każdego dnia, żeby właśnie być niezależny od tego pieniądza fiducjarnego, o którym tak właśnie wszyscy mówimy. Czy jeśli chcę, żeby szkolnictwo było prywatne, to czy moje dzieci chodzą do prywatnej szkoły? Czy, na, czy nawet mam dzieci, dokładnie, czy nawet mam dzieci? Bo też przecież to jest duży problem czy rycerze trzeciego czy aksymatu? Czy jeśli chcę prywatnej ochrony zdrowia, to czy mam ubezpieczenie prywatne? Czy jeśli chcę zmienić świat i promować wolność, to czy ja sam ży, żyję tym, o czym mówię? Czy ja e, mam drukarkę 3D, bo to też jest e, ważne, czy mam drukarkę 3D, czy prywatna szkoła, czy mam Bitcoina, czy mam inne kryptowaluty, czy mam srebro, monety, o których zaraz będziemy mówili tutaj z Jaskiem Jakubiukiem, bo przecież to też jest e, część naszego ruchu, tak, te, te kwestie. Tam jest Cannabis Island o konopiach, czy, czy, to, to, czy, mam ze sobą, no nie wiem, czy mam jakieś akcje na giełdzie, czy ja po prostu żyję tą ideą cały czas. Nie tylko gadam o niej, gadam e, miesiąc po miesiącu. Kolejna grupka na Facebooku powstaje, kolejna akcja: hurra, zmieńmy świat, zróbmy coś wolnościowego, żółta siła. No i po miesiącu, po kilku miesiącach znowu ta inicjatywa upada. I to jest dosy, dosyć duży problem. E, no i też jeszcze najważniejsze, czy, z, czy, z kim chce, czy wiecie, z kim chcecie walczyć, nie? Marcin, bo ja wiem, że wizja jest super mega, ale przypominam, na 2020 rok jest ponad 200 tysięcy członków partii bandy, tam czworga, jak to się kiedyś mówiło. Ponad 200 tysięcy ludzi. Tutaj na tej sali jest 200 osób. Jest ponad pół miliona urzędników, albo i więcej urzędników. Jeszcze ile w sektorze publicznym ludzi pracuje, którzy zawsze będą głosować na takie opcje, które powiększają sektor, sektor publiczny. No i mam pensję minimalną, 3 tysiące złotych. Jako libertarianie, nie wyobrażam sobie, że w następnym roku ktoś tu będzie zarabiał jeszcze pensję minimalną albo jest bezrobotny. Jak to jest możliwe, że tak świadomy, tak inteligentne grono społeczność zarabia na przykład pensję minimalną. Nie wyobrażam sobie, jeśli nie zrobisz czegoś, gościu, gościowo, w, w ten rok po tym wystąpieniu, i jeszcze będziesz jakąś pensję minimalną za 7 tysięcy złotych, zarabiał, bo nie wiem, jaka będzie pensja za, za rok. Minimalna, to jest do, do zrobienia, do naprawienia. I musimy być naprawdę wolni kapitałem, wolni od pieniędzy, posiadając pieniądze, tak? majątek. I, na, I następny slajd, poproszę. I właśnie, co zrobić, żeby walczyć o swoją wolność? Bo ludzie sami przyjdą do, do nas, do Wolności jak zobaczą, że my mamy po prostu to coś: to jest prawo atrakcyjności, żeby właśnie nie marnować czasu. Rycerze Trzeciego Aksjomatu, piwnicziaki, Incele. Wynocha z piwnicy, róbcie coś ze swoim życiem, rozwijajcie się. Właśnie tak jak w larpie. ie wierzcie swoją postać. Jesteście tutaj postać Janusz Kowalski. Zacznijcie rozwijać swoje umiejętności. Nie zacznijcie od głupiego prawa jazdy, żeby wyjechać z tej piwnicy. Żeby, żeby właśnie umieć różne rzeczy robić. Kreatywne, takie skille, które dają zarabiać więcej pieniędzy. To jest bardzo ważne. Biznes albo skille. Zarabiaj na wolności, albo zarób i wspieraj wolność Tutaj jest akurat twarz pana Musia, który założył teraz Fundację Wolności Gospodarczej. Zarobiony gość, który po prostu robił okna, ale cały czas miał tam z tyłu temat wolności. I on jest osobą wolną, bo ma kapitał, ma wolność, może teraz pojechać kamperem, bank na świat i ma to gdzieś. Ale jeszcze założył fundację wolności gospodarczej, żeby część kapitału przeznaczyć na promocję wolności gospodarczej. No i jak oczywiście osoby zarobione, zarabiające, inwestowanie w różne aktywa, tak aby ten majątek chronić, majątek rozwijać. No i tak właśnie taki mam na to przekaz. Żyj ideom, o której mówisz. Pokazuj, jak drukujesz rzeczy z drukarki 3D. Pokazuj, jak inwestujesz w kryptowaluty. Porapuj o liber libertariańskim wężu, jak podróżujesz po świecie kamperem i najlepiej, jakbyś jeszcze zarabiał na wolności. Mam kilka przykładów, bo to jest topa top. To jest creme de la creme ludzi, którzy zarabiają na wolności, promując wolność, robiąc różne rzeczy wolnościowe. Dawaj, następny slajd. Mamy takie przykłady, tutaj zdjęcie z, z tego filmu Pieniądz to nie wszystko, ale bez pieniędzy. Życie to nie pieniądz, coś w tym stylu, nie? Tutaj mają te, no, rajstopy na głowach. To jest, sorry, że tego nie widzicie, ale dobra. To są przykładowe grupy społeczne. Które zarabiają na, na wolnościowych tematach. Bo dzięki temu, że zarabiamy na, 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 na tematach wolnościowych, zatrudniamy ludzi. Słowo Mirmace, dobra, będzie później. Słuchajcie, on zarabia na polityce, znaczy zarabia wokół polityki, więc dołączy do konfederacji tematy wolnościowe, wolnorynkowe i mam, tak, mamy teraz spotkania, kongres Nowy polskiego biznesu, piwa, koszulki, konsultacje księgowo i tak dalej. Zatrudnia już około 100 osób. Wyobraźcie sobie, że te 100 osób, które zatrudnia, one również są wokół tematyki wolnościowej pracują. I dzięki temu te 100 osób będzie później pracowało przy kampanii, nie wiem, prezydenckiej czy parlamentarnej. Te osoby po prostu będą u nas miały kapitał, będą mogły promować dalej wolność. Mamy Lecha Wilcińskiego, Rafała Kiełbusa i zastanówmy się, ilu posiadaczy kryptowalut przekonało ludzi do wolności. Jak dużo na takim live'ie Majka Satosiego w niedzielę, 150 chyba odcinków, co, co niedziela, ile ludzi z, przekonało się do wolnego rynku, do wolności, do libertarianizmu, do antysocjalizmu? Wystarczy, wystarczy. Antysocjalizmu dzięki temu, że posiadają kryptowaluty. Kiedy był atak na, na to, żeby opodatkować kryptowaluty podatkiem PCC, chmara ludzi się wtedy przekonała do, do wolnego rynku. Kto się jeszcze przekonał do wolnego rynku? Maciej Kowalski. Um, a propos tam Cannabis Island. Maciej Kowalski jest twórcą kombinatu konopnego um, i on był kiedyś, wiecie, po lewej stronie, tam były zdjęcia z Robertem Biedroniem, ich jeden kolega z Wolnych Konopi wystartował w ruchu Palikota. No i co? Dzisiaj Maciej Kowalski jest posiadaczem dużej części udziałów w spółce akcyjnej kombinat konopny, a przecież mógł założyć spółdzielnię, tak? Mógł założyć spółdzielnię, ale nie, właśnie nie zrobił tego. I nie wyobrażam sobie teraz, że Maciej Kowalski powie, no oczywiście opodatkować spółki akcyjne, no powinniśmy 30% opodatkować, no bo redystrybucja oczywiście dołp powinna być. Nie wyobrażam sobie, żeby Maciej Kowalski teraz tak powiedział, kiedy właśnie mm, tworzy firmę, tworzy biznes. Przemek Zawacki, twórca Freedom Farms, libertarianin od lat, dzięki temu, że właśnie teraz robi właśnie tę zbiórkę Freedom Farms konopny, konopny biznes. Tak samo, dostarczy kapitał do społeczności, będzie promował dalej wolność tutaj w tematyce akurat konopnej. No i on jest hardkorowym libertarianinem. Nawet prowadził partię libertariańską. Bardzo dużo tam podziałał. No i właśnie. Pokerzyści legalny poker. Kolejna grupa społeczna. Pokerzyści, którzy grają na spotkaniach legalnego pokera. To jest kilkanaście tysięcy ludzi grających w pokera. I, i, I zobaczcie, ile, ile ludzi musiało się przekonać do, do wolności grając w pokera. Widzą, że nie, nie podoba im się to, że oni mają uregulowane życie, że ktoś mówi, a nie, no, 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 nie wolno grać w pokera w Polsce online, nie wolno grać cash. Jak będziesz robił urodziny i będziesz tam zbierał po 100 zł do puli, no to może ci wjechać... Tutaj policja skarbowa. No i wyobrażacie sobie, wyobrażacie sobie teraz pokerzystów, którzy mówią: fantastyczna regulacja, ukocham tę regulację, dzięki temu mogę grać na nagrody rzeczowe do 2000 zł. Nie, właśnie nikt nie ze środowiska pokerzystów nie będzie chciał regulacji kolejnych w życiu. I dzięki temu właśnie, że są różne biznesy, które nie są stricte gadające o Rodbardzie, o Misesie to te biznesy i ci ludzie, influencerzy, twórcy tych biznesów więcej osób do wolności przekonają, niż kolejne gadanie na grupce libertariańskiej, czy ananas na pizzy, to jest łamanie aksjomatu, nie agresji. Więc więcej prakty praktycznych rzeczy powoduje to, że jest nas, będzie tutaj nas więcej. Dlatego też nie bawmy się właśnie w larpa libertarianizmu. W live action, role play, Nie udawajmy kogoś, nie wchodźmy w przebierankę, że teraz jestem libertarianem, i pogadajmy, tylko właśnie żyjmy tą ideą, praktykujmy ją i, i twórzmy w tej, w, 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 tej branży, w tej branży, tak naprawdę, z branża wolnościowa, w tych tematach wolnościowych i najlepiej zarabiajmy na to obrzydliwie kapitalistycznie zarabiajmy. Po prostu róbmy na tym biznes i dzięki temu, że zrobimy na tym biznes, to tutaj nie będziemy się spotykać w namiocie, tylko kurwa w hotelu jakimś, jakimś, jakimś mega zajebistym wydarzeniu. Dziękuję bardzo. Teraz praktyka. Praktyka na salę, na, na, wy, na występ zapraszam Jacka Jokubiuka, który tutaj będzie ze mną rozmawiał o, 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 o monetach. Zapraszam was bardzo serdecznie.